Jerzy Piasny, zapraszam na kolejny odcinek Auta Firmowego, w którym zmierzymy się z argumentami za leasingiem operacyjnym dla małych flot. Od 29 czerwca 2011 roku obowiązują zmiany w sprawie badań lekarskich użytkowników samochodów służbowych. Jakie zmiany wprowadziły nowe przepisy? O tym za chwilę. Zapraszam. Wiemy, że firmy zarządzające flotami skupiają się na obsłudze dużych przedsiębiorstw, które dysponują flotami po kilkadziesiąt czy kilkaset pojazdów. Każda firma CFM szuka klienta z jak największą liczbą samochodów. Konkurencja na rynku jest ogromna. Do obsługi flot sektora MSP nie ma aż tylu chętnych, co może skłonić firmy z sektora MSP do sięgnięcia po usługi FSL, czyli Full Service Leasingu. W każdym kraju małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem rozwoju gospodarki i jest to najlepszy klient. Jednakże nie jest łatwo go pozyskać, a przede wszystkim zapewnić mu obsługę na oczekiwanym poziomie. Do tego potrzebna jest dobrze rozwinięta sieć sprzedaży i serwisowa. Inną sprawą jest mentalność małych firm, których właściciele nie znają jeszcze korzyści, jakie mogą osiągnąć z outsourcingu. Trend jest znowu też bardzo pozytywny, czyli widzimy bardzo duże zainteresowanie wśród firm średnich na temat wynajmu i coraz większe zainteresowanie wśród firm bardzo małych. Zastosowanie full service leasingu jest w stanie zmniejszyć łączne koszty związane z flotą od 10 do 30% poprzez obniżenie poszczególnych kosztów składowych używania pojazdów. Ponadto w przypadku leasingu, leasingobiorca nie zalicza samochodów do środków trwałych oraz nie posiada zobowiązań z tytułu kredytu, co znacznie poprawia wskaźniki finansowe oraz bilans firmy. Do leasingu operacyjnego w myśl podatków, czyli takiego klasycznego leasingu, gdzie on nie wlicza amortyzacji, nie odlicza amortyzacji od podstawy opodatkowania, a koszt rat leasingowej, to łatwo przekonać, bo to jest po prostu proste, to jest łatwiej dostępne. Co do zasady, leasing jest tańszy niż kredyt. Jeżeli kredyt nie jest wsparty na przykład przez producenta aut jakimś dodatkowym wsparciem, no to raczej oprocentowanie kredytu będzie wyższe niż leasingu. Natomiast do tego leasingu operacyjnego w myśl rachunkowości, czyli tego pozabilansowego, które często jest połączone jeszcze z umową serwisową i wtedy stanowi wynajem długoterminowy, już trudniej przekonać. Ci mali klienci no, na przykład robią naprawy w nieautoryzowanych stacjach, oni dalej uważają, że zrobią to taniej, oni dalej nie mają narzędzi do zarządzania flotą, więc jak mają sobie później porównać koszty, ile wydali na flotę, a ile wydadzą w przypadku wynajmu, to oni nie są w stanie porównać tych dwóch wartości, bo po prostu nie segregują gdzie tych kosztów, nie mają żadnych narzędzi do tego i to jest faktycznie trudniejsze. Wynajem długoterminowy pozwala na przeniesienie wszelkich obowiązków związanych z administracją flotą na firmę CFM. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, dla których zatrudnienie osoby odpowiedzialnej jedynie za flotę nie kalkuluje się finansowo, jest to szczególnie istotna zaleta. Jeśli firma decyduje się na inną formę finansowania, te obowiązki najczęściej obciążają właściciela lub prezesa firmy. W przypadku wynajmu długoterminowego, zarówno dla klientów małych, jak i dla klientów dużych, no my dostarczamy pełne narzędzia. Pełne narzędzia w postaci dostępu do profesjonalnego centrum technicznego, które zarządza tymi samochodami. I skoro zarządza kilkoma tysiącami samochodów, to na pewno również tym jednym, dwoma czy dwudziestoma będzie bardzo dobrze zarządzał. Dajemy również narzędzia w postaci raportów zarządczych, czyli my bierzemy na siebie faktury, no bo my płacimy za ten serwis i jaki klient z raporty, takie raporty no jesteśmy w stanie dostarczyć, na przykład na temat szkodowości albo tego przebiegów, jakie dany użytkownik robi, czy też tankowania. No i czwarta rzecz jest taka, że mamy dzięki temu, że on ma opiekuna u nas, zarówno od strony sprzedażowej, jak i od strony operacyjnej, no to mamy taką rolę doradczą. Przypominamy, że decydując się na leasing finansowy, przedsiębiorca osiąga pewne korzyści, jednak wciąż pozostaje kwestia obowiązków związanych z obsługą floty, które musi wykonywać samodzielnie. Są to zajęcia z natury bardzo pracochłonne, które jednocześnie nie przedstawiają żadnej wartości dla przedsiębiorcy. W przypadku pełnoobsługowego wynajmu długoterminowego, wszelkie obowiązki związane z obsługą floty leżą po stronie firmy Car Fleet Management. Warto zwrócić więc uwagę na korzyści pozafiskalne. Pierwsza korzyść to jest przeniesienie ryzyk. I teraz znowu, każdy chyba klient korporacyjny miał w swojej historii jakieś przykre zdarzenia z samochodami, a to się skrzynia biegów za 10 tysięcy zepsuła. I żeby przenieść to ryzyko, nie mieć tego ryzyka u siebie, tylko na firmę finansującą, no to robi wynajem długoterminowy, bo wtedy to ryzyko jest po naszej stronie. Znowu każda korporacja, która kupowała samochody i później sprzedawała, która przeszła przez drugą połowę 2008 roku, kiedy rynek używanych się totalnie załamał, no to też mieli określone koszty bądź straty z tym związane, więc znowu wynajem jest sposobem, który przenosi to ryzyko wartości rezydualnej, czyli tej ceny, za ile sprzedamy ten samochód po okresie leasingu, na firmę finansującą.
Nie możemy również zapomnieć, że w przypadku leasingu operacyjnego połączonego z usługami dodatkowymi klient zyskuje możliwość precyzyjnego zaplanowania kosztów. Zarówno mała, średnia i duża firma chce mieć stałe koszty. Chce mieć koszty, które będą przewidywalne, łatwe do zabudżetowania, tak, żeby on wiedział, ile na tą flotę wyda. Od 29 czerwca bieżącego roku obowiązują zmiany w sprawie badań lekarskich użytkowników samochodów służbowych. Czy dotyczą one tylko osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, czy wszystkich użytkowników samochodów? I w końcu, czy pracownicy prowadzący samochody firmowe zawsze muszą przechodzić badania psychotechniczne? Zmiana przepisów dotyczących badań lekarskich kierowców i innych osób kierujących pojazdami w ramach wykonywanych obowiązków ożywiła na nowo dyskusję dotyczącą zakresu takich badań oraz tego, kto jest do nich zobligowany. Dodatkowo coraz większa grupa pracodawców zaczęła kierować nowo zatrudniane osoby na badania psychotechniczne. Wątpliwości te pojawiają się na gruncie różnej interpretacji przepisów prawa, a także w oparciu o opinie pojawiające się, różne opinie pojawiające się w sieci internetowej bądź w czasopismach branżowych. Behapowiec mówi, że nie muszą być przeprowadzone takie badania, a ja nie mogę znaleźć na to podstawy prawnej. Jeżeli takie psychotesty są obowiązkowe, to czy robi się je tylko raz, czy powtarza się tak jak badania okresowe? Spotkałem się jednak z sytuacją, w której pracownik miał wypadek samochodem służbowym, a ubezpieczyciel wymagał zaświadczenia o przejściu takich psychotestów. Czy to jest zgodne z prawem? Czy w związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego badań osób prowadzących samochody służbowe muszę kierować pracowników na ponowne badania? Oto jakie przepisy regulują wszystkie powyższe kwestie oraz o opinię na temat tego, jak dokładnie wyglądają aktualne wymagania w zakresie badań osób prowadzących samochody służbowe, zapytaliśmy ekspertów. Wobec osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, wobec których nie stosuje się ustawy o transporcie drogowym, a także wobec pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach, ale w ramach obowiązków zawodowych kierujących pojazdami, do badań profilaktycznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zakres zaś tych badań uregulowany został w przepisach wykonawczych do tych ustaw, a mianowicie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Warto dodać w tym miejscu, że 15 kwietnia 2011 roku uchwalono dodatkowo zmianę rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Przepisy te obowiązują od 29 czerwca tego roku. Jest to nowość. Dotyczy to również osób, które prowadzą samochód w ramach obowiązków służbowych. Natomiast trzeba by tutaj rozgraniczyć osoby, które wykorzystują samochód na przykład do dojazdu do pracy, mają ten samochód służbowy, natomiast nie jest to ich miejscem pracy. I tutaj powinniśmy też na to zwrócić uwagę przy kwalifikowaniu takich osób do pracy. Wskazanie warunków pracy, w jakich funkcjonował będzie pracownik, leży w zakresie obowiązków pracodawcy. To pracodawca bowiem zobowiązany jest do wpisania na skierowanie na badanie profilaktyczne szczegółowych informacji w tym zakresie, a więc i informacji o tym, że pracownik będzie prowadził samochód w godzinach pracy, nawet jeśli nie jest to jego główne zajęcie i nie jest on zatrudniony na stanowisku kierowcy. Skierowanie takie trafia do lekarza medycyny pracy i to on na podstawie informacji zawartych w dokumentach decyduje o szczegółowym zakresie badań w przypadku konkretnego pracownika. To rozporządzenie określiło, jakie są kryteria zdrowotne dla tych osób dotyczące narządu wzroku, słuchu, jak również u osób chorych na padaczkę czy cukrzycę. Proszę się jednak nie martwić, wprawdzie nowe przepisy już obowiązują, ale dotychczasowe badania lekarskie pracowników zachowują nadal ważność. Nie ma więc konieczności kierowania wszystkich pracowników na ponowne badania już teraz. Warto jednak pamiętać o tym, że skierowanie pracownika na kolejne okresowe badanie powinno już uwzględniać fakt korzystania z samochodu służbowego lub prywatnego dla celów służbowych. Kwestią, która zawsze budziła sporo emocji, były dodatkowe badania psychotechniczne, w ramach których różnorakim testom badającym sprawność psychoruchową poddawani byli nie tylko zawodowi kierowcy, ale też niejednokrotnie inne osoby zasiadające za kierownicą w ramach obowiązków służbowych.
Jeżeli bierzemy pod uwagę to, że praca taka jest, wymaga pełnej sprawności psychoruchowej, to z kolei w wytycznych metodologicznych dotyczących badań profilaktycznych jest określony zakres badań. I tam w badaniu wstępnym jest informacja o tym, że powinno być badanie sprawności psychoruchowej. Oprócz badania okulistycznego jeszcze badanie neurologiczne. To jest przy badaniu wstępnym. I taki test sprawności psychoruchowej wykonuje się na badaniu wstępnym, natomiast na badaniu okresowym nie jest to badanie obligatoryjne. Zależy od stanu zdrowia podczas badania profilaktycznego. Warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, że zakwalifikowanie konkretnego rodzaju czynności czy pracy wykonywanej na określonym stanowisku do pracy wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej należy do kompetencji lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną i ustalane jest w oparciu o wiedzę medyczną, a także informacje podane przez pracodawcę w skierowaniu na badania profilaktyczne. Faktem jednak jest, że coraz częściej spotkać można się z tym, że pracodawcy opisują zakresy obowiązków tak, aby konieczne było przeprowadzenie testów psychotechnicznych. W niektórych firmach jest to wręcz standard. Nie jest to takie typowe badanie psychologiczne, jak mają kierowcy transportu drogowego, czy kierowcy, na przykład, którzy pracują jako kierowcy autobusu. Jest to tylko sprawność psychoruchowa, bez testów osobowościowych. Badanie psychotechniczne podzielić można na testy pisemne, testy aparaturowe, rozmowę z psychologiem i omówienie wyników badania oraz wystawienie orzeczenia psychologicznego. A jak w praktyce opisać można przebieg takiego badania sprawdzającego sprawność psychoruchową? Jakie wrażenia mają osoby poddane takim badaniom? Jedno zajęcie, zadanie było w ciemni. Trzeba było odczytać literki, które się podświetlały. Odnaleźć trzeba było także figurę, która się wyświetlała w bardzo takim słabym światłem. Trzeba było również nacisnąć przyciski, które w danym momencie się naświetlało światełko i trzeba było odpowiedni przycisk przycisnąć. Było to czasowo ograniczone. I w zależności oczywiście od wyniku te testy wychodziły pozytywnie bądź negatywnie. Na zakończenie wróćmy na moment do nowych przepisów obowiązujących od 29 czerwca. Warto pamiętać też, że objęły one swoim zakresem regulacji nie tylko kierowców, ale także nową, liczną grupę osób z prawem jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+, E i T, prowadzących samochody służbowe, takich jak kadra kierownicza czy przedstawiciele handlowi, a także osoby wykorzystujące samochód prywatny do celów służbowych. W związku z tym, że nowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, a nie kodeksu pracy, obowiązek dodatkowych badań dotyczy zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło czy innej umowy prawa cywilnego. W większości przypadków to pracodawca ponosi koszty wspomnianych badań pracowników, natomiast w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych strony mogą dowolnie ustalić podział kosztów, na przykład po połowie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.